Witam, witam. Pamiętacie, jak ostatnio wspominałem, że w Fallout 76 wieje nudą? Jesteście gotowi na Orkan? Jakiś czas temu opublikowano roadmapę, taki dostępny dla każdego plan rozwoju tytułu na rok 2022. I moi drodzy, to co zaprezentowano to kiepski dowcip. Co tu mamy? Zapowiedź publicznych eventów i czterech sezonów. Będziemy, znaczy się wy będziecie robić to samo tylko z innymi modelami przeciwników. A tak to praktycznie szczątkowa zawartość. Jesienią ma się ukazać Dziura, czyli długo zapowiadane ekspedycje do Pittsburgha. Teoretycznie jedyna ciekawa rzecz w tym roku. Praktycznie jedno poważne rozszerzenie na cały rok to troszkę słabo. Jeśli okaże się, że nie będzie to DLC, tylko coś w rodzaju codziennych operacji, tylko na innej mapie, trzy misje na krzyż, to już będzie przegięcie pały goryczy. Chociaż kto wie, może się mylę, mam nadzieję. Może to tylko zasłona dymna i w połowie roku Bethesda wyskoczy z czymś interesującym? Po co ja się łudzę? Nie rozumiem, po co firma inwestuje swój czas i środki, a także ludzi w utrzymanie przy życiu dogorywającego tytułu, albo robi kilka rzeczy naraz, zamiast jedną porządnie. Tak, nie wspomniałem jeszcze o kilku innych rzeczach, które zapowiedziano, ale to możecie sobie wszystko przeczytać z grafiki na ekranie. Po prostu uważam, że nie warto o tym wspominać. Roadmapa na poprzednie lata prezentowała się imponująco, tutaj bida z nędzą. Nie wróżę całkowitego końca tej gry, ludzie przecież ciągle przy niej siedzą. Lecz myślę, że z roku na rok nowej zawartości będzie jeszcze mniej. Choćby została już tylko setka graczy, Bethesda nie zamknie serwerów, bo nie przyzna się do porażki. Do tego, że zwyczajnie już się jej nie chce poświęcać uwagi Falloutowi 76. Ciągle będą nam wmawiać, poczekajcie jeszcze trochę, będzie lepiej. Niedługo przecież nowy ekstra content. Wiem, że czekasz, wiem, że wrócisz. I to w zasadzie tyle wam chciałem powiedzieć. A jakie jest wasze zdanie na temat tej roadmapy oraz poziomu rozwoju Fallout 76? Zapraszam do dyskusji.